Recenzją pudru brązującego. Jest to puder z Benefitu o nazwie Hula. Ja mam go w wersji miniaturowej, 4 gramy, ponieważ stwierdziłam, że jak mi się nie sprawdzi, to co ja zrobię z tym pełnym opakowaniem, a że była akurat promocja w Sephorze, znaczy promocja. Mieli akurat taką ofertę, że wiecie, że są mniejsze produkty, tańsze. Od razu po pierwszym urcie się zakochałam, bo po prostu to jest świetny kolor, idealny. I mi pasuje, co jest dziwne i nie jest pomarańczowy. Także wow. Dobra, pokażę Wam, jak to wygląda, bo jeszcze go nie mam na policzkach. Co to za shine tutaj. Ja z tym nie przesadzam, no bo wiecie, u mnie to będzie widać jak jedna wielka plama, więc z tym nie przesadzam. Ale pokażę Wam, jak to wygląda. Różnicę między jedną stroną a drugą. Perfekcjonistą w nakładaniu tego też nie jestem, ale staram się jak mogę i robię tak, żeby to wyglądało naturalnie i mam nadzieję, że tak wygląda. Okej, w tym wydaniu zrobiłam tak, żeby było coś widać chyba w takim razie, ale widać. Ja jestem bardzo zadowolona z tego rozświetlacza, nie schodzi mi plamami, fajnie się trzyma, łatwo się go aplikuje, co jest dziwne jak dla mnie, bo ja nie potrafię zajmować się rozświetlaczami na swojej twarzy. Z daleka też wygląda ładnie, więc to się liczy i nie jestem pomarańczowa, co też się liczy, więc jak najbardziej, jeżeli nie wiecie, jaki kupić bronzer, no to polecam Benefit Hula, bo to jest świetna rzecz. Naprawdę nigdy nie sądziłam, że kupię coś w ogóle z Benefitu, bo zawsze myślałam, że to jest tylko reklama. A jednak okazuje się, że ich produkty są naprawdę dobre i się sprawdzają, więc może niedługo pojawi się coś nowego. Także tak, to było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie może ten bronzer Hula, co o nim sądzicie. I do następnego razu, pa pa! Serię tych kredek i jest też eyeliner, no eyeliner do brwi, taka szczoteczka koloryzująca i coś tam jeszcze. Naprawdę warto zobaczyć na stronę, bo te produkty są świetne. Ta kreska kosztuje